Majer, słucha. Słucha uważnie. Myśli, że pociąg nadciąga, ale nie. To był tylko odgłos tira. Ludzie, tam jest księżyc. Słońce już dawno zaszło. Taki tam podwieczorny spacer z majorem. Wrócimy do domu, to już będzie wieczór. Puszysty piesku. Chodź, bo nas komary zjedzą. I znowu jakiś ciekawy odgłos i trzeba to sprawdzić. Nie, to nie to, co myślisz. To niewielka stalowa bestia, która jedzie tymi torami każdego dnia, kilka razy dziennie. Major! Chodź, idziemy. Chodź. Uparty czasem piesku. No. Tak się kończy, jak człowiek idzie wzdłuż torów z majorem. Major często się zatrzymuje, sprawdza, czy pociąg czasem nie jedzie, no bo... Jak nie będziesz czekał na pociąg, albo jakby mu nie pozwolił gonić za nim, no to koniec świata. A jednak nie pozwalam mu tak pobiec za pociągiem. Nie, nie, to by było zbyt niebezpieczne. Dalej nie wiem, co sprawiło, że takich nie lubi. Nienawidzi wręcz. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym wieczornym razem. Na razie.